Przyszliśmy do restauracji wieczorem w Czanszy. Będziemy jedli chłogło, czyli hot od kociołek. Tu wybieramy, co będziemy chcieli. Okej, pojadę co innego. Proszę. Is that liver? It's not liver. Lung, what is it? I don't know how to say that. Lung, tank. No, it's not like pink blood. To jest sie, juice, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's the blood. Oh, beef is very good. It's yes. Tutaj siedzą też znajomi. Chyba właściciele. Właściciele. You check the radio for mom? Yeah. Really? It's Chinese food, yeah. Chinese? Na stół mniej więcej tak wygląda przygotowany. Tutaj mamy każdy swój sos, którym będzie maczał te potrawy, które tutaj powiedzmy, że ugotujemy w takim bulionie. Już kiedyś pokazywałem, troszeczkę inaczej to wyglądało. A tu są nasze potrawy. Nasze potrawy. Ciężko to nazwać potrawami, produkty, które będziemy, czy półprodukty, które będziemy gdzieś tam robić, nie? Każdy po takiej małpce też i tak dalej, nie? Tu jeszcze następne doszły. Na razie jakieś trochę zamieszanie zrobiło. To przedstawimy naszych znajomych jeszcze raz. To jest John, Chińczyk z Czansza. Chińczyk z Czansza. Chinese white wine, yeah. Chinese white wine, czyli Chinese wodka. Mój kolega. Tu jest mój kolega z Rumunii. Please say something hello to Polish YouTubers. Salut, cię płać. Kurwa, Maxima. Tu jest Craig. It's my friend from US. Hello. Say Kurwa. Something to Polish. Sorry. Poland. It's wonderful to meet you, Poland. One of my favorite friends is Adam. And Adam is Polish. Adam is a good guy. Adam is very good guy, yeah. I know what happened. When I sit, it was all fucking wet. Oh. No, it's the like, stairs are crazy. And the stairs you're not the first one. You're not the first one. Będziemy sobie jeszcze te sosy nasze dorobić. To można sobie jeszcze przyprawić, doprawić czosnkiem, szczypiorkiem, jakimiś chińskimi sprawami, sosem sezamowym, olejem, papryką, z kilku tam, że tak powiem, rodzajach. Oh.
A tak wygląda kibel u góry w restauracji. Tu są jeszcze siedzenia. Na drugim piętrze schodzimy na dół. Właśnie się okazało, no tam potwierdziłem, nie, bo na początku nie byłem pewien. Ten gentleman, z którym tam rozmawialiśmy, piliśmy, wymieniliśmy się tam kontaktami, jest tu właścicielem. Do zewnątrz pada. Pani kelnerka też ma dobrze, bo się bawi telefonem. Tutaj nikt nikogo nie goni. Pan kelner drugi też się bawi telefonem. A na zewnątrz pada deszcz. Na polan! Żarcie wyżarte. Teraz makaron rzucamy. A na zewnątrz pada, leje deszcz. Pada deszcz, już to znamy, nie? Jesteśmy gdzieś tam w Czansza. Nie wiem, która godzina, druga bodajże. Jest tu jakiś grill taki na zewnątrz, facet robi. Też mu wolno, tam dalej dyskoteka jest, albo to z tej strony jest, nawet słyszycie chyba basy. Tu jest sklep, a w sklepie też jakieś tam sprzedają, w karty chyba grają tutaj przy stole. Tak zwykły dzień jak co dzień, nie? Niedziela dzisiaj. Tam dalej też się coś dzieje, widzę. Też ludzie siedzą przy stolikach. Czyli jest Lauban? Właściciel knajpy. Zaraz podejdziemy się z nimi, napijemy po łyku. No oczywiście rozmowa zeszła na politykę, tu się trochę kłócimy, trochę się zgadzamy. Oczywiście jest kolega i z Rumunii, i ze Stanów Krytycznej, i kolega Chińczyk, i ja Polak, i tam różne opinie, wiadomo, tam jeszcze alkohol do tego. Ja myślę, że ci 247 z piwem, z wódką i z tym żarciem, naprawdę tanio, czyli to wyszło jakieś 150 zł. No to naprawdę na 4 osoby, wódka, żarcie, piwa. Okay, we drink. Guys, stop the politics.